To już ostatnia usługa, a ja wierzę, że to biblijnie najlepsze Bóg ma na koniec. W początku chciałbym pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie z naszego właśnie kościoła, z kościoła dla regionu, ze społeczności kościoła w Janowicach. Jestem sercem z nimi, jestem dzisiaj tutaj z wami, ale sercem jestem tam, kochamy tamten kościół i cieszę się, że dzisiaj z nami jest delegacja z Janowic. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mamy konotację, mamy połączenie poprzez Sebastiana. Świetną robotę tutaj robicie. Naprawdę my jesteśmy pod wrażeniem waszego kościoła i to, co mnie uderza tak szczególnie, też zauważyłem, że dzisiaj jest nowy kwiatek. Dziękuję Bogu za osobę, która dba tutaj o detale. Pewnie jest to kobieta, domyślam się, tak? Mam rację? Domyśliłem się dobrze. Faceci generalnie nie zwracają na takie rzeczy uwagi, ale wiecie, jego łaska jest codziennie świeża i nowa. On jest codziennie jest niezbadany, jest tak głęboki. Kiedy my, nawet w takim proroczym akcie, myślę, w takich małych rzeczach, codziennie robimy małe gesty, to nam przypomina, że On jest dobry każdego dnia i każdego dnia możemy wyciągnąć nasze ręce do Niego. I cieszę się, że dbacie o detale. Jestem pod wrażeniem społeczności Kościoła w Ustroniu, przede wszystkim waszego zaangażowania w to, co robicie od lat. Kościół ma swoje lata. Wielu z was przeszło wiele już z Bogiem, przeszliście długą drogę, drogę wiary, drogę zwycięstwa. Jest młode pokolenie, jestem pod wrażeniem młodego pokolenia. To jest niesamowite, robicie świetną robotę tutaj. Jestem, patrząc na tą nową generację, naprawdę możemy być spokojni, że Bóg cały czas ma plan i że ciągle będzie lepiej. Wiecie, w jego planie jest, aby ciągle było lepiej. Jestem pod wrażeniem waszego zaangażowania, waszych serc. Przez te kilka dni mogliśmy z żoną widzieć to, co robicie. Janku z żoną, wasze serce, wasze zaangażowanie w te dni skupienia. To jest naprawdę niesamowite. Wszystkie siostry, które tutaj są od rana, gotują. Bracia, którzy są w nocy na dyżurach. Wow, ja trochę jestem zawstydzony waszą gorliwością i biorę. Chciałbym to wziąć do nas. Naprawdę to jest wielka rzecz. Kościół, który jest tak zaangażowany, to nie jest codzienne. Ja cieszę się, że po 9 latach mogę tutaj być znowu w Ustroniu, być razem z wami. Wierzę, że to był dobry czas. Przede wszystkim ze względu na to, że mieliśmy tutaj ludzi, którzy doświadczyli Bożego dotknięcia. Były tutaj z nami osoby i one są też dzisiaj, które pojednały się z Bogiem, które oddały swoje życie Bogu, dla których ten moment właśnie tutaj pobytu w Ustroniu stał się najważniejszym momentem życia. Czy dwa najważniejsze momenty w życiu człowieka. To jest, kiedy człowiek przychodzi na świat i drugi najważniejszy moment, którego niestety nie wszyscy doświadczają, kiedy narodza się na nowo. Kiedy przyjmuje nowy rodzaj życia i kiedy od tego momentu już idzie dalej. Ja chciałbym dzisiaj mówić do was o czymś, co uważam, że jest rzeczą bardzo istotną. Chciałbym dać wam coś ze swojego życia, co uważam, że to życie zmieniło diametralnie i ja nie będę dzisiaj mówił generalnie o życiu z Jezusem. Czyli nie będę mówił ogólnikami, ale chciałbym, żebyśmy poszli trochę głębiej i przyjrzeli się naszemu życiu. Niektórzy patrzą na mnie podejrzliwie, to o czym ty będziesz mówił w kościele, skoro nie o życiu z Jezusem. Ja myślę, że jesteście na tyle dojrzali i wiecie już, że to jest fundament. Amen? Życie z Jezusem bezsprzecznie nie ma innego fundamentu, jak życie z Jezusem. Jak ta relacja właśnie pionowa, ta relacja wertykalna, gdzie my spotykamy się z Bogiem, przyjmujemy nowe życie. Ale kiedy przyjrzymy się życiu ludzi, po tym momencie nowonarodzenia, dlaczego życie tak każdego z nas wygląda później inaczej? Co sprawia, że jesteśmy, mając Boga, który ma wszystko, Biblia mówi, że On obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do czego? Do życia. Pamiętajcie, że życie jest na pierwszym miejscu.
Pobożność jest tutaj wymieniana na drugim miejscu. A więc tak mało religijnie Biblia mówi. Nie mówi do wszystko, co jest potrzebne do pobożności, a więc dostaliśmy Biblię i tak, i modlitwę i tak dalej. Ale do życia. Bóg jest bardzo praktycznym Bogiem. I ja zawsze chciałbym głosić w taki sposób i być zrozumiany dla ludzi, którzy są z zewnątrz, nie tylko w Kościele. I my z żoną kładziemy na to nacisk też w ośrodku, aby Ewangelia była bardzo praktyczna. I ja mówię tak, jeżeli to, co dostaniesz w niedzielę, przynosisz do domu i nie możesz tego zastosować w poniedziałek, to nie ma to żadnej wartości. A więc dla mnie nauczania bardzo górnolotne, takie wiecie, transcendentne, gdzieś tam w chmurach, bardzo mocno oderwane od rzeczywistości, one mają niewielką wartość. One często są bardzo piękne. Ja lubię posłuchać czegoś takiego, ale lubię bardzo, kiedy to jest praktyczne. I to nasze życie, to zarządzanie naszym życiem, nawigowanie naszym życiem po momencie pojednania z Bogiem jest kluczowe. Myślę, że są, gdybyśmy generalnie mieli popatrzeć, dlaczego życie każdego z nas później wygląda inaczej. Jedni ludzie są owocni, mają tak zwany sukces w życiu, są szczęśliwi, a inni mimo tego, że idą za Bogiem, cały czas są nieszczęśliwi. Znacie takich ludzi? Ja myślę, że to jest plaga nieraz w Kościele, kiedy wchodzisz do Kościoła, oczywiście tu w Ustroniu tak nie jest, my o tym, z tym walczymy w Janowicach, wchodzisz do Kościoła i widzisz smutnych ludzi. I pastor później musi śpiewać zwrotkę jeszcze raz, żeby dotarło, że jesteśmy zbawieni. Halleluja! Jeden pastor, który przyjechał kiedyś do nas i popatrzył na naszą grupę uwielbienia, jak oni śpiewali: raduj się w Panu i ogłoś to wszystkim. To popatrzył tak i mówi: coś tutaj nie współgra. Jak myślicie, co nie współgra? Znaczy fonia z wizją nie współgra. I mówi do mnie: wiesz co, Jarek? Niech oni chociaż wyglądają, jakby byli zbawieni. Niech to będzie spójne. Oczywiście ja nie chcę spłycać tematu i wierzę w to, że możemy przechodzić bardzo trudne doświadczenia w życiu i nie zawsze jesteśmy w takim momencie, że mamy uśmiech od ucha do ucha. Zgadza się? Przechodzimy różne doświadczenia i nieraz wychodzisz tutaj, uwielbiasz i stoisz w bólu, stoisz w jakimś doświadczeniu i samo to, że jesteś, to dla Kościoła jest niesamowitym sygnałem, że idziesz za Chrystusem. Ale nie jesteśmy w stanie tego z Biblii wyrwać, że Biblia mówi, abyśmy radowali się, abyśmy cieszyli się, aby wychodził z nas ten dźwięk radości pomimo wszystko cały czas. Wiecie, co różni wierzącego od niewierzącego? Właśnie ja uważam, że największym testem jest test doświadczenia. W jaki sposób przechodzisz przez doświadczenia? Czy jak Mameja? Czyli jak osoba taka, która właśnie narzeka i utyskuje? Czy przechodzisz przez to doświadczenie, wiedząc, że Jezus jest z tobą i mając pokój w sercu i mimo wszystko mając radość? Pomimo wszystko mając radość. A więc nasze chrześcijańskie życie, moglibyśmy powiedzieć tak, że nawet kiedy nic nie mówisz, to mówisz. Zgodzicie się z tym? Bo całe nasze życie mówi. Biblia mówi, że jeden z psalmów mówi, że dzień dniowi podaje wiadomość i nie jest to mowa i nie są to słowa. Kiedy patrzysz za okno, jaką wiadomość dzisiaj widzisz? Kiedy ja wyjrzałem tutaj z okna w waszym kościele, zobaczyłem piękne góry, pomyślałem sobie, Bóg mnie kocha. On nie musiał bezpośrednio do mnie powiedzieć tego słowami. Ja jeszcze nie zdążyłem otworzyć Biblii, ale już widziałem Jego ogrom, Jego potęgę, bo czasami nie jest to mowa i nie są to słowa. Wszystko mówi, kiedy wychodzisz i uśmiechasz się grając. Nieraz trzeba to potrenować. Ja pamiętam, kiedy zostałem zbawiony, to wtedy ówczesna moja pastorowa, Ewa Tomczyńska, znacie Ewę? Powiedziała do mnie tak: Jarek, czemu ty jesteś cały czas smutny? Ja nie wiem, jak ta rasa psów się nazywa, że mają taką smutną minę i takie obwisłe policzki, kojarzycie? Ale kiedy czasami
Tak ukradkiem popatrzyłem do lustra, jak wyglądam, jak jestem sam, jak jestem zamyślony, to mniej więcej tak wyglądałem. Ja lubię obserwować ludzi, nieraz siedzę na kawie gdzieś w galerii i lubię przyglądać się ludziom, jak wyglądają, jak wydaje mi się, że nikt ich nie widzi. To są ciekawe momenty. Ale Ewa wtedy powiedziała: Jarek, czemu wyglądasz tak smutno? I ja pomyślałem sobie, że przez wiele lat, kiedy żyłem bez Boga, to generalnie byłem smutnym człowiekiem. I doszedłem do wniosku, stając przed lustrem, że nie uśmiechając się przez naście lat, prawie w ogóle, będąc masakrycznie smutnym, mam zanik mięśni. Zacząłem się modlić, nie wiem, czy znacie takiego męża Bożego, Dawida Wilkersona. On modlił się: Boże, zbaw moją twarz, żebym wyglądał i reprezentował Ciebie godnie, jako ten, który jest posłany prosto od Ciebie, który mówi o tym, że jesteś dobry. Bo można mówić, że Bóg jest dobry, ale całą swoją postawą i całym swoim życiem wydawać dokładnie odwrotny komunikat. Zgadza się z tym? Zgodzicie się z tym? Tak? I wtedy, wiecie, to nie będzie zachęta. Ja nazywam coś takiego zniechętą. Wtedy to jest tak zwana zniechęta. Przyjdź do Jezusa, będziesz taki jak ja. Ale ja nie chcę, tak? Będziesz miał takie życie jak ja, pokaż mi swoje życie. No tak, rozbity dom, to, ja nie chcę. A więc wszystko mówi, nasze życie mówi. I myślę sobie, że jedną z najważniejszych rzeczy w naszym codziennym życiu, to co tworzy nasze życie i to, jaki ono wydaje dźwięk, to są nawyki nasze życiowe. Zgodzicie się z tym? Nawyki, a więc to, co robimy, co powtarzamy. I siła naszego życia będzie taka jak nawyki. Jeżeli będziesz miał dobre nawyki duchowe, mówiliśmy dzisiaj o modlitwie, jeżeli będziesz miał nawyk taki, wiecie, przez jakiś czas to może nie będzie widoczne, ale po dłuższym czasie to zaowocuje. Jestem o tym przekonany, że to zaowocuje. Jeżeli chcesz, żeby twoje stopy zostawiały na ziemi, ślad oleju, musisz wejść do oleju. Musisz wejść i postać tam chwilę. Wojtek pracuje w zakładzie jako mechanik. Jak wdepnie w olej, butem roboczym idzie dalej, to zostawia ślady. I to jest analogia do naszego życia duchowego. Jeżeli spędzam czas z tym, który jest dawcą życia, z tym, który nas namaszcza, to moje ślady zostawiają ślad oleju. Pamiętacie? W Biblii mamy przykłady ludzi, którzy spotykali się z Bogiem i było to widać na ich twarzy. Bo spotkanie z Bogiem będzie zostawiało ślad. Sekundy, minuty spędzone z Nim zmienią godziny, dni, tygodnie naszego życia. To jest niesamowite. A więc nawyki to jest jedna z rzeczy, które powtarzamy. Siła nawyków jest niesamowita. Nawyki są tak, mają tak diametralną siłę. My kiedy pracujemy z osobami uzależnionymi, to widzimy, że uzależnienie to jest siła nawyków. To jest siła nawyków, to jest to, co powtarzam w moim życiu. Nawet możemy powiedzieć, że w relacji, kiedy masz relację z żoną, jesteście w małżeństwie, to siła tej relacji nie będzie tworzona przez to, że raz do roku weźmiesz ją na kawę do bajki. Tak? My myślimy, że na święto coś jej zafunduje. Jak to jest w tym dowcipie, żona mówi do męża: dawno mi nie mówiłeś, że mnie kochasz. A on mówi: jak się coś zmieni, to ci powiem. Tak? A więc siła w relacji nie jest tworzona incydentalnie od święta, ale siła relacji to jest powtarzalność i nawyki pewne. I w relacji nawet ta intymność jest tworzona właśnie przez powtarzalne rzeczy, przez spotkania, przez codzienne. Bliskość, intymność jest wytwarzana właśnie przez systematyczność. A więc też w pewnym sensie nawyk. Jesteśmy razem, jesteśmy codziennie, spędzamy czas, spędzacie czas ze swoimi dziećmi, spędzacie czas ze swoimi bliskimi i w tym jest siła. My nieraz nie zauważamy tej siły, chcielibyśmy żyć od święta do święta, ale siła tej codzienności jest niesamowita. Mówiłem o nawykach duchowych, wiele takich nawyków jest. Jaki masz nawyk, kiedy wchodzisz do domu, kiedy wchodzisz do auta?
zapalasz silnik i co gra. Ja lubię takie detale, bo to pomaga mi żyć, pomaga mi skoncentrować się na Jezusie. Czy masz ustawioną swoją ulubioną stację polityczną, czy może jakąś muzyczną i co tam leci? Czy na okrągło śpiewasz pod nosem miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampan, tak? Bo wiecie, to wchodzi i to tworzy coś w nas. To daje jakiś obraz. Słowa, które wypowiadamy, mają moc niesamowitą. Czy wchodzisz do samochodu, włączasz silnik i zaczyna grać uwielbienie. I nagle jesteś w tym swoim świętym miejscu, w tym swoim sanktuarium, w swoim samochodzie. Tak? I przemieszczasz się, a Pan jest z tobą. Pamiętam, jeden z moich przyjaciół mówił, że nie chce tracić ani chwili z Bogiem i nawet jadąc samochodem, kiedy słucha uwielbienie, kiedy czuje, że Duch Święty mówi mu, żeby ten świat, ten moment wykorzystać i ten czas wykorzystać, a jest ku temu okazja, to zatrzymuje się, kiedy jedzie, jest oczywiście bezpieczne gdzieś przez las, zatrzymuje się, wychodzi z samochodu i ma chwilę z Bogiem, aby Go uwielbiać, aby uklęknąć, aby spędzić z Nim czas. W każdym momencie ta siła nawyku, to da obraz Twojego życia. Wiecie, Dawid, zanim został królem, wiecie o tym, co robił? Pasł owce. Nikt go nie widział. To, co robił w ukryciu, miało niesamowitą moc przenieść go do miejsca publicznego. To nie było tak, że on od razu stanął na estradzie. Ale tam gdzieś, gdzie nikt go nie widział, oprócz Pana, kiedy pasał owce, brał harfę i grał dla Boga. Uwielbiał. Lwa i niedźwiedzia pokonał, kiedy był sam. Lew i niedźwiedź to pewien symbol naszego życia. Lew mówi o pewnym komunikacie, który diabeł chce ci sprzedać, bo lew chodzi w koło. Diabeł chodzi w koło, jak lew ryczący. Patrzy, kogo pokłonąć, a więc to są pewne myśli. A niedźwiedź w Biblii, kiedy czytamy Stary Testament, on często jest symbolem właśnie nieujarzmionych emocji i naszego życia emocjonalnego. I Dawid, kiedy był sam, potrafił poddać te rzeczy Bogu. I to wyniosło go na miejsce publiczne, gdzie został królem. Ale to jest siła nawyków. To jest siła nawyków. I to jest jedna rzecz, która kształtuje nasze życie. A druga rzecz kluczowa, na której chciałbym się dzisiaj skoncentrować, to są relacje. Czy ja uważam, że to, co dzisiaj usłyszycie, to może diametralnie zmienić wasze życie. Jeżeli wprowadzicie pewne rzeczy do swojego życia, to za jakiś czas możecie być zupełnie w innym miejscu. Ja tak na dobrą sprawę z takim nauczaniem w Kościele, kładącym nacisk na relacje, czyli na to, z kim podróżujesz w swoim życiu, spotkałem się już kiedyś. Mój pastor, były pastor Marek Tomczyński, od początku po nawróceniu mówił do mnie tak. Jarek, ważne jest, z kim siedzisz w łodzi swojego życia. Amen? Zgodzicie się z tym? Ważne jest, z kim siedzisz w łodzi swojego życia. Łódź to jest symbol naszego życia. Biblia często nam o tym mówi, że płyniemy z jednego brzegu na drugi brzeg do wieczności, ale ważne jest, kto jest obok ciebie. Ja wtedy do końca tego nie rozumiałem. Wydawało mi się, że ludzie do mojego życia przychodzą i odchodzą, jest to przypadek. Nie wiedziałem, że muszą być w to zaangażowane moje intencje, że trzeba to intencjonalnie zrobić i tak nawigować, tak zarządzać swoim życiem, aby ci ludzie obok mnie byli właściwi. Ktoś kiedyś powiedział, i tego w Biblii nie ma zapisane, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że ludzie są jak przyciski w windzie. Jedni zabiorą cię na górę, inni zabiorą cię na dół. Mówię o tym w kontekście ludzi, którzy są tutaj i osób, które są tutaj z nami na dniach skupienia. Ja uważam, że teraz, kiedy decydująca bitwa już się odbyła i kiedy oddaliście swoje życie Jezusowi, teraz najważniejszą rzeczą będzie, w jakim otoczeniu wylądujecie. Amen?
Bo można tutaj wyjść do przodu i powiedzieć: Panie, oddaję Ci swoje życie, wrócić na ulicę do kolegów. Ja nie znam takich świadectw, że, a może jak są, to są naprawdę niewielkie incydenty. Ja myślę, że musisz trafić dzisiaj świadomie do właściwych ludzi i otoczyć się właściwymi ludźmi, szczególnie w tym pierwszym momencie. Jak dziecko potrzebuje opieki matki, tak my potrzebujemy wtedy opieki ludzi, którzy mają duchowe rozeznanie i mają spojrzenie i widzą duchową rzeczywistość w taki sposób, w jaki ona jest. Pamiętam jednego z pastorów, który przyjechał do mnie i mówi: Jarek, nie rozumiem tego, jak to jest? Facet wyszedł do przodu, oddał życie Jezusowi. Na następnym spotkaniu został ochrzczony Duchem Świętym, zaczął modlić się językami. Minęło 2 tygodnie i wrócił do picia. Czy on się nie nawrócił? Czy on się nawrócił? Pytanie, ja mówię, a jak wyglądało jego życie po tym nawróceniu i po tym, jak został ochrzczony innymi językami? No był bezdomny, wrócił na ulicę do kumpli. Odpowiedź jest prosta. Odpowiedź jest prosta. Spróbuj zrobić taki eksperyment. Postawić krzesło i wejść na te krzesło. I niech kilka osób stanie na dole, obok ciebie, i spróbuj ich wciągnąć do góry, do siebie. Zobacz, jakie siły trzeba. A niech oni spróbują ściągnąć cię w dół. Zobacz, kto ma łatwiej. Odpowiedź jest prosta. Wracasz do środowiska, pomimo tego, że jesteś nawrócony. Nie kwestionuję nawrócenia, nie kwestionuję chrztu Duchem Świętym, ale często trzeba się zastanowić nad mądrością życiową, w której Biblii jest napisane. Dlaczego Dawid, król Izraela, rozpoczyna Księgę Psalmów od relacji? Zastanawialiście się nad tym? Błogosławiony mąż, czyli szczęśliwy mąż, który... Czy on nie zaczyna od tego, że błogosławiony mąż, który poznał Pana, tylko mówi: błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie zasiada w gronie szyderców, nie stoi na drodze grzeszników. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, bo relacje są kluczowe. Dzisiaj mogę powiedzieć, że gdybyś pokazał mi ludzi, którymi jesteś otoczony, z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć i określić miejsce, w jakim za jakiś czas będziesz. Amen? Może to brzmi dla was jako coś nowego, ale wierzcie mi, że tak jest. My w naszym życiu poruszamy się najczęściej w tempie otaczających nas ludzi. Dlatego tak ważne jest, kto jest obok ciebie. Wiecie, co jest najważniejsze w małżeństwie? Jak myślicie, co jest najważniejsze w małżeństwie? Co w kościele wypada powiedzieć? Co jest najważniejsze w małżeństwie? Miłość. Pięknie. Pięknie. Wiecie, w małżeństwie najważniejsze jest to, za kogo wyszłaś, za kogo wyszedłeś. Tak? Z kim się pobrałeś. To jest najważniejsze. Osoba jest najważniejsza. Bo można wyjść, jak to nasz przyjaciel mówił, za piękną Barbie, ale depresyjną, która będzie ci ciągnęła w dół i twoje życie za jakiś czas będzie wyglądało dokładnie tak. Słyszeliśmy to od naszego przyjaciela. Lepiej wtedy wziąć za żonę wspierającą Fionę niż depresyjną Barbie. Tak? Chociaż mężczyźni to różnie szukają. Ale jak ważne jest, kto jest obok nas. O, niektórzy mówią, ja słyszę te myśli. Pastorze, ja i Pan tylko. Czy ja się boję takich ludzi. Nie wiem, jak u was w kościele, ale boję się ludzi, którzy mówią: mi tylko Pan wystarczy. Nie wiem, jak ty, pastorze, ale myślę, że po latach, po doświadczeniu też już wtedy zaczynasz się zastanawiać. Gdyby tak było, to Judaszowi Jezus by wystarczył. Gdyby tylko Pan był potrzebny, to Judasz nie byłby w takim miejscu, w jakim skończył. Ale Judasz, oprócz tego, że grał w jednej drużynie, na boku miał drugą. Jego serce było takie, że układał się już z innymi ludźmi. On wychodził niepostrzeżenie w
Wszyscy się do tego tak przyzwyczaili, że kiedy w kluczowym momencie wyszedł, to już nie zwracali uwagi. Bo jego serce było w innych rzeczach i było z innymi ludźmi. Przygnęło do kogoś zupełnie innego. I myślę, że budowanie relacji w naszym życiu jest jedną z kluczowych rzeczy. Nasze życie, życie mojej żony, moje życie nabrało dynamiki wtedy, kiedy zdecydowaliśmy bardzo intencjonalnie budować relacje. Co to znaczy budować relacje? Bo teraz myślicie może, no to teraz musisz się pooddzielać się od ludzi, ich nie kochać. To nie jest prawda. Ale pierwsza rzecz, nie jesteś w stanie mieć relacji ze wszystkimi. To chyba wiecie, tak? Myślę, że wiecie, Jezus jest najlepszym tego przykładem. 3, 12, 72. Mówią wam coś te cyfry? Jezus miał ludzi, z którymi był bliżej i do których było mu dalej. Wow, przecież Jezus wszystkich tak samo kocha. To prawda, wszystkich możesz kochać tak samo, ale relacje jesteś w stanie mieć tylko z określonymi ludźmi. Głębsze, prawdziwe, szczere relacje jesteś w stanie mieć tylko z niewielką grupą ludzi. Tacy ludzie byli w życiu Jezusa. To był Jan, to był Jakub i to był Piotr. Oni byli bliżej, to była ta trójka. Później była dwunastka. I generalnie rzecz biorąc, psychologia nawet o tym mówi, że my mamy wpływ plus minus na maksymalnie 12 osób, taki wzmożony. Dlatego my na przykład w kościele pracując z liderami, ja mam taką mniej więcej grupę ludzi, z którymi spotykam się systematycznie. Pracując w liderstwie, bo ja nie jestem w stanie jako pastor pojechać do każdego i spotkać się z każdym. Wiecie, to już w Starym Testamencie było pokazane, że trzeba wybrać ludzi, którzy zajmą się. Jeżeli myślisz, że twój pastor ma obowiązek być i odwiedzać cię w domu, to myślę, że trochę się mylisz, bo on nie jest w stanie fizycznie przy takim kościele być u każdego, ale są diakoni. Są starsi? Są starsi, są ludzie, są liderzy i oni docierają, on pracuje z liderami, a oni docierają już dalej i dalej. I dalej, a więc 3 osoby bliższe, 12 osób, które masz w swoim otoczeniu. Pomyśl teraz o swoim życiu. Czy rzeczywiście masz takie 3 osoby? Ja powiem wam szczerze, że nie mam takich 3 bliskich osób. Mam 2. Mam żonę, która jest moim przyjacielem. I mam jeszcze 1 przyjaciela. I cieszę się, że tą relację budujemy od lat już prawie blisko 20 i przeszliśmy różne rzeczy. Myślę, że każda relacja, jeżeli ma być szczera, autentyczna, prawdziwa, to musi zostać podważona, a więc musi przejść jakiś kryzys. I myśmy taki kryzys też momentami przechodzili, ale wtedy, kiedy przejdziesz kryzys, to wtedy już wiesz, że ta relacja naprawdę jest cenna. Jeżeli jeszcze nie przeszedłeś w niej kryzysu, to nie wiesz, jak będzie, bo nie wiesz, jak ten człowiek się zachowa. Ale kiedy przechodzisz w trudny moment, to już wiesz. I teraz pomyśl o tym, czy niedobrze jest mieć właśnie takich ludzi? Kto jest wokół ciebie? Jaki dźwięk wydają ci ludzie, którzy są koło ciebie? Czy to są ludzie wiary? Czy to są Boży ludzie i oni mają bezpośredni wpływ na twoje życie? Czy to są raczej ludzie, którzy będą, tak jak z tego krzesła, ściągali cię w dół? Czy to są ludzie typu Smurf Maruda na przykład? Nie, to na pewno się nie uda. Znacie to? Tak? Czy to są raczej ludzie, którzy powiedzą, damy radę? My szukamy ludzi wiary w naszym życiu. Pamiętam, kiedy byłem po wypadku, to nasi przyjaciele, nasi bliscy mówili, otaczajcie się ludźmi wiary. Od pewnych dźwięków, od pewnych głosów musicie się odciąć. I na przykład dam wam historię z Biblii, gdzie była modlitwa o zmartwychwzbudzenie. W Dziejach Apostolskich mamy tą historię opisaną. I apostoł kazał wyjść z pomieszczenia ludziom. Nieraz, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby lamentować. Modlitwa w kościele nie jest po to, żeby lamentować i się użalać. Panie, Ty widzisz. Boże, Ty widzisz naszą niedolę. Ja mam wrażenie, że nieraz nasze modlitwy wyglądają właśnie tak. Ale bardziej myślę, że potrzebujemy wokół nas ludzi wiary, którzy staną i powiedzą, Boże, wierzę, że Ty masz rozwiązanie.
Amen? Potrzebujemy dźwięku wiary, bo On nas buduje, On nas pociąga. Dlatego nawet myślę, że na spotkaniach modlitewnych tu mogę się narazić. Wcale nie chodzi o tłumy, ale chodzi o wiarę i o serca pełne wiary. Amen? Zgodzicie się z tym? Ja tak sobie myślę, że kiedyś mieliśmy takie spotkania, na których chyba z 3-4 osoby pełne wiary tam stawały prawie na głowie, a ludzie stali i patrzyli. Ja się zastanawiałem, czy to ma sens. Czy takie spotkanie ma sens? Czy tam jest wyzwolona wiara? Czy Bogu się to podoba? Czy raczej mamy obserwatorów? Z takiego ramienia są apacze, tak zwani, którzy stoją i patrzą, tak? A ja stoję i patrzę. Jest takie ugrupowanie. Czy raczej jest dźwięk wiary? A więc moja zachęta dla was dzisiaj. Spotykamy się w naszym życiu z różnymi ludźmi. I to jest okej. O Jezusie mówili, że jest przyjacielem grzeszników i celników. Ale Jego indywidualne życie było skoncentrowane na Ojcu, czyli na tej relacji, i otaczał się pewnymi ludźmi, z którymi to byli ludzie, którzy byli bliżej Jego. Jest też grupa ludzi, Maria, Marta, Łazarz, którzy mieszkali w Betanii, on też tam lubiał się zatrzymywać, wiecie? Czyli też miał swoje, ktoś mógłby powiedzieć, takich wybrańców. Ja myślę, że teraz gdybyśmy tak popatrzyli, dzisiaj, jak mogła czuć się ta pozostała dziewiątka uczniów, że Jezus miał lepsze relacje z tą trójką, z Piotrem, z Janem, z Jakubem. Myśmy tak popatrzyli. Wiecie, patrzymy przez nasze emocje. Nieraz czujemy się zranieni i odrzuceni, że ktoś z kimś ma relację, a z nami nie ma. Ale ja zawsze zachęcam, buduj te relacje. I myślę, że o te najbardziej wartościowe relacje w życiu, i to mówię teraz o relacji z człowiekiem, nie relacji z Bogiem, chociaż to też się odnosi do tej relacji, o te najbardziej wartościowe relacje będziesz musiał zawalczyć. Bo to jest zawsze będzie relacja w górę trochę, z ludźmi, którzy są w podróży życia dalej niż ty. Amen? Czyli inspiruje mnie ktoś. Ja w moim życiu jestem między innymi tutaj, bo inspiruje mnie, co tutaj robicie, bo macie większy kościół niż nasz. To nie znaczy, że gardzę małym kościołem i małymi społecznościami, ale ja nie chcę się uczyć od kościoła, który ma 20 osób, kiedy nasz ma 100 kilkadziesiąt, tylko od kościoła, który ma więcej. Jak to u was wygląda? Jak u was wyglądają służby? Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Widzę tyle salek na górze na różne roczniki dzieci. Mówię, to jest fenomenalne. Bo to jest pewna struktura, w której Bóg się porusza też. Trzeba stworzyć coś niesamowitego. A więc relacje. Relacje są kluczem. Relacje są bardzo ważne. I uporządkowane relacje w naszym życiu pomagają nam przeżywać w harmonii naszą więź z Bogiem. Zgodzicie się z tym? Powiem wam coś istotnego. Wczoraj, kiedy modliliśmy się tutaj, może tak powiem. Gdybym zadał pytanie, co lub kto jest najważniejszy w naszym życiu i jaka jest nasza największa potrzeba, to większość ludzi odpowiada: Jezus jest na pierwszym miejscu. Jak rzadko ludzie wychodzą do modlitwy i proszą, mówi pastorze, pomóż się o tym, żeby moje życie duchowe wyglądało lepiej. Wiecie, zazwyczaj to, co nas obciąża, i wczoraj się modliłem tutaj z kilkoma osobami, to jest tak, albo choroba, albo właśnie relacje. Czasami jeszcze finanse, jakiś brak. To też jest coś, o czym w Kościele mówimy rzadko. Mówimy o duchowości, ale gdybym zapytał się tak, kto jest na sali, kto choruje śmiertelnie i potrzebuje uzdrowienia? Być może podniosłaby jedna, dwie, trzy osoby ręce. Gdybym się zapytał, kto potrzebuje zbawienia, to myślę, że może parę osób by się zebrało, chociaż po dniach skupienia już dzisiaj pewnie wygląda to inaczej. Ale gdybym zapytał się, kto ma takie potrzeby, że przydałoby mu się, żeby zarobić więcej? Nie zrobię tego. Ale odpowiedzcie sobie teraz w sercu. Jak często modlimy się o rzeczy, których nie potrzebujemy? A rzeczywisty stan naszego serca jest zupełnie inny. I chcielibyśmy czegoś innego, bo potrzebujemy coś. Bo mówimy, wow, chciałbym pobłogosławić kogoś życie. Także zadaję wam być może dzisiaj trudne pytania.
Być może one trochę w was powywracają coś. Ale ta kwestia relacji, dlatego powiedziałem, że uporządkowane relacje ludzkie pomagają nam przeżyć w harmonii naszą więź z Bogiem. I wczoraj masę ludzi, ty Janek też to zauważyłeś, że masę ludzi wczoraj było dotkniętych, kiedy mówiliście i kiedy śpiewaliście tą pieśń Tatusiu wróć. Jak wiele tego akcentu rodzinnego się odezwało i tych nieuregulowanych relacji. Wychodziliście do przodu płacząc i mówiąc o tych problemach. Niektóre osoby wychodziły i mówiły o tym, o swoich synach, o swoich wnukach, a więc obciążenie w relacjach. I myślę sobie, że gdybyśmy postawili taką tezę, że gdyby w tych relacjach było lepiej i te wszystkie rzeczy byłyby załatwione, nasza relacja z Bogiem też wyglądałaby inaczej. Jak często wracasz sprzed Bożego tronu radosny i zachęcony? Czy czasami częściej nie wracasz, kiedy jesteś na spotkaniu i spotkanie było fajne i spotkałeś się z fajnymi ludźmi i to ma na naszą duszę bardzo mocny wpływ? Zobaczcie, jaki to ma wpływ na naszą duszę. Kiedy jedziesz na spotkanie duszpasterskie i widzisz, że ktoś idzie do przodu, że ktoś poszedł za Bogiem, przyjął jakąś Bożą wskazówkę, wracasz radosny. Czasami bardziej radosny niż z kolan. Bo to ma niesamowity wpływ na nasze życie. Relacje albo nas obciążą, albo pociągną nas w górę. Pamiętacie, ludzie są jak przyciski w windzie. Jedni zabiorą cię do góry, inni zabiorą cię w dół. Jeżeli otoczysz się ludźmi, którzy narzekają, są depresyjni, wszystko negują, hejtują i tak dalej, po jakimś czasie będziesz taki jak on, jak oni. Będziesz taki jak oni. Będziesz taka jak oni. Dlatego tak ważne jest, aby mieć relacje z ludźmi, pomagać ludziom. I teraz my przyjmujemy zasadę z żoną, że pomagamy tylko tym, którzy chcą pomocy. Myślę, że to jest bardzo dobra zasada. Nauczyli nas tego misjonarze z Anglii, którzy lata temu tutaj w Polsce spędzili kilkadziesiąt lat usługując Kościołowi. Robert i Shirley uczyli nas tego. Mówili, jest tak wiele ludzi, którzy potrzebują pomocy, że nie marnujcie czasu dla ludzi, którzy jej nie chcą. To brzmi może brutalnie, ale na pewno uwalniająco, bo ja już w swoim życiu przerabiałem ten temat chodzenia za ludźmi, którzy nie chcą pomocy. A w tym czasie inni ginęli, być może. A więc angażujemy się, pomagamy tym, którzy chcą pomocy. A więc mamy na celowniku wszystkich ludzi, ale bardzo świadomie wybieramy, z kim idziemy przez życie. I otaczam się ludźmi, którzy mają pozytywny dźwięk, którzy mają Boży dźwięk w swoim życiu. Nie mówię, że zawsze, bo tacy ludzie też mają chwilę kryzysu i przechodzą często chwilę zwątpienia, ale kiedy budujemy szczerą relację przyjaźni, bo to wtedy możemy nie obawiać się być szczerymi. Amen? Jeżeli masz bliską, szczerą relację autentyczną, to ty nie boisz się, że ktoś cię skrytykuje, że jesteś wierzący i masz jakieś pytanie i nie rozumiesz, dlaczego Boże na przykład. Nasze życie z Bogiem, nasze życie, życie w wierze, to często jest życie, w którym stawiamy pytania. Ja myślę, że ludzie, którzy nie stawiają pytań, tak na dobrą sprawę nie poznają Boga. Bo ktoś kiedyś powiedział, że im trudniejsze pytania będziesz zadawał w życiu, tym będziesz miał łatwiejsze życie. Ludzie, którzy nie zadają trudnych pytań, mają trudne życie. Amen? Zadajesz trudne pytanie, znajdujesz na nie odpowiedź i nagle widzisz, wow, zaczynam to rozumieć. Zaczynam rozumieć kwestie na przykład finansów w królestwie, na przykład kwestie relacji, na przykład kwestie rozwoju, odpowiedzialności mojej w służbie. Wow, stawiam o to wszystko pytania. Mamy tak wiele, wiele, Biblia mówi o wszystkim w życiu. Nie ma w Biblii dziedziny życia, o której, która byłaby tabu. Wiecie, każda rzecz jest dotknięta przez słowo. Każda rzecz. Każda rzecz. My nie musimy wstydzić się mówić w Kościele o relacjach. Tak samo myślę, że nie musimy wstydzić się mówić w Kościele o finansach. Zgadza się? Byłem w takim Kościele kiedyś, gdzie pastor tak się wstydził mówić o finansach. Widziałem, że stał całe
całe nabożeństwo i chyba myślał cały czas o tym momencie, że będzie musiał zrobić kolektę. I cały czas był podenerwowany. To było po nim widać, wiecie? To widać, jak ktoś chodzi nogi na nogle i nagle nabożeństwo się skończyło i nie było kolekty. Zapomniał bidaka, że kolekta ma być i na końcu takim skrępowanym głosem już ludzie wychodzą, mówią, bracia, siostry, tam taki koszyk w kącie stoi. Nie musicie, naprawdę nie musicie, ale gdyby ktoś chciał, wow, to niech coś wrzuci. Nie czuj się przymuszony. Ja sobie pomyślałem, jak ten Kościół może misyjnie działać teraz? Jak oni mogą misję Chrystusa wypełnić? Przecież wszystko kosztuje. Przecież życie kosztuje. Jesteśmy teraz tutaj na nabożeństwie. Jak pomyślałem o tych dniach skupienia i pomyślałem o waszej hojności, o tym, jak inwestujecie jako Kościół, to myślałem sobie, to jest niesamowite. Przecież każda osoba, która wchodzi do toalety i spłukuje wodę, za to trzeba zapłacić. Każde światło, które jest tutaj zapalone, to kosztuje. Tutaj licznik, my tu siedzimy, a licznik bije. Znaczy, nie mówimy o tym w kościele, bo nie wypada często, ale ja chciałbym wam pokazać trochę, że warto rozmawiać o wszystkich rzeczach i nie ma co się krępować, wstydzić. My myślę, w Janowicach już przeszliśmy etap, to ludzie ode mnie z kościoła wiedzą, że my oramy już od kilku lat i obalamy te wszystkie rzeczy i staramy się mówić o wszystkim. Nasza hojność w Janowicach przez ostatnie 4 lata, jest tutaj Wojtek jest skarbnikiem, wzrosła myślę o 100-150%. Wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że zaczęliśmy mówić o zarządzaniu finansami. Przekroczyliśmy cyfry, które były dla nas nie do przeskoczenia w ciągu 4 lat. W czasie ofiary przeskoczyliśmy 4-krotnie więcej. Dla mnie to był kosmos. Mówię, przecież to wstyd, ludzie mnie zabiją. Jak zaczniesz, pastorzy mają takie przekonanie, że jak zaczną mówić o pieniądzach, to zaraz będą szukali następnego pastora. Tak? No ale my to robimy w jakimś celu, robimy to dla Królestwa. Możemy więcej zrobić, możemy odnowić. Jestem pod wrażeniem tego, jak wygląda ten budynek i jak byłem tutaj ostatni raz, 9 lat temu. Jak wiele rzeczy się zmieniło i myślę sobie, tak popatrzyłem na to, ja to lubię się przyjrzeć i widzę, że wy robicie w jakości rzeczy. I to jest dla mnie dźwięk Królestwa, bo można zrobić byle jak, wiecie, że można. Jakoś się tam połata, ktoś tam z domu starą wersalkę przyniesie, jak nie ma, jak go nie stać, żeby wywiózł na śmietnik, to do kościoła przywiezie, kiedyś była taka mentalność i coś tam zrobimy i będzie okej. A wy macie naprawdę tutaj pięknie. Kiedy tu się wchodzi do tej sali, to jestem pod wrażeniem. To robi wrażenie, ale to kosztowało, to wszystko kosztowało i dlatego, że jesteście hojni. Niektóry, może u was nie trzeba o tym mówić, już to macie w DNA hojność Kościoła. Hojność jest zawsze powiązana z misyjnością. Kiedy Kościół przestaje być nakierowany do środka, jest nakierowany na zewnątrz, to wtedy myślimy, jak przyjdzie tu ktoś z zewnątrz, to co pomyśli? Stawiamy takie pytania. I wiecie, ludzie tu mogą przyjść i powiedzieć, ale fajne miejsce, wow. Zejść na dół tam do, gdzie mamy posiłki, powiedzieć, ale fajne miejsce. Jak ja byłem 9 lat temu, to ono nie było aż takie fajne jak teraz, ale teraz tam jest naprawdę ładnie. Ja to zaraz macam ścianę, dotykam, mówię, kupa pieniędzy wydali. Taki stiuk to kosztuje, to jest naprawdę w jakości zrobione. Sprzęt, kiedy patrzymy, to wszystko mówi. Każda rzecz mówi. Kochani, nie bójmy się w Kościele mówić o tych rzeczach. Ale wracając do relacji, więc mówiłem o tym, że nasze życie, w naszym życiu nie ma tylko spraw między mną a Bogiem. Ja mówiłem wam, że boję się takich ludzi, którzy mówią, że tylko Jezus mi wystarczy. My w tej relacji z Jezusem zawsze jesteśmy w jakiś sposób uwikłani w relacje z ludźmi. Dlaczego Biblia mówi, ktoś dzisiaj mówił tutaj o tym fragmencie, chyba siostra, która mówiła, choćbyście uczynili to jednemu z tych najmniejszych, Bóg mówi to tak, jakbyście mnie zrobili. Kiedy Jezus do Pawła mówił na drodze do Damaszku, to mówił do niego jakim głosem? Czemu mnie prześladujesz? A Paweł prześladował kogo? Kościół. Jest napisane chyba w przypowieściach Salomona, kto lituje się nad ubogim, pożycza komu? Panu. My w tej relacji zawsze jesteśmy uwikłani w relację z drugim człowiekiem, będąc w relacji z Bogiem. Kiedy zaczniesz to rozumieć,
że nie ma takiego solowego chrześcijaństwa, ale jesteś włączony we wspólnotę, jesteś włączony w jedno ciało, jesteś razem z kimś, to będziesz patrzył też, kto jest dookoła ciebie. I teraz można być dzisiaj, tendencja jest taka, w świecie dzisiaj żyjąc, tendencja jest taka, ale ona może też nas dotknąć, pamiętajcie o tym. Znakiem czasów jest to, że mamy relacje bardzo szerokie i bardzo płytkie. Można mieć 1500 znajomych na Facebooku i ani jednego przyjaciela. Zgodzicie się z tym? Kto ma Facebooka? Ręka do góry. Macie, wiecie? Ja mam chyba 2500 znajomych na Facebooku. W większości noczy nie widziałem. Mam z nimi tak głębokie relacje, jak ilość lajków, które dostaję. Tak? Można mieć. I to jest znak czasów dzisiaj. Mój przyjaciel mówił, że ktoś ostatnio w akcie rozpaczy na Facebooku napisał: jest tu kto? Czy ktoś mnie widzi w ogóle? Czy to jest dramat? Bo siedzisz w domu, klikasz coś i możesz się czuć bardzo samotny. Bardzo samotny. A więc budowanie relacji, nie wchodzenie w to, co jest znakiem czasu. Znakiem czasów jest to, że mamy relacje bardzo szerokie i bardzo płytkie. Znamy wiele osób, ale bardzo powierzchownie. A myślę, że w życiu chodzi o to, żeby w odpowiedniej grupie ludzi, i wy mnie już zrozumiecie, pastor mnie zrozumie, bo skończy 50 lat, żeby w odpowiedniej grupie ludzi się zastarzeć i przeżyć życie. Myślę, że chodzi o to. Dziękuję Bogu za przyjaciół, pastorów, których mam i którzy do mnie dzwonią, mówią: Jarek, chcielibyśmy mieć relacje z wami. Chcielibyśmy razem przejść przez życie i się zastarzeć z wami. I takie relacje, możemy szczerze porozmawiać, nawet o problemach. Mogę, nie bojąc się, że ktoś tą moją słabość wyciągnie, powiedzieć o tym, z czym się borykam. Nie mamy problemu? Jako liderzy? Nie mamy? Mamy. Mamy, ale brakuje nam często głębi. Brakuje nam ludzi, którymi możemy powiedzieć. Nieraz wolimy takim slangiem młodzieżowym wysprzęglić się i powiedzieć coś ludziom, których zupełnie nie znamy. Bo wiemy, że oni posłuchają, pójdą i to nie będzie miało wpływu na nasze życie. Teraz poznaliśmy taką osobę, która jest dosyć wysoko postawiona, obraca się w kręgach biznesowych i ona mówi, że ona nie może sobie pozwolić przed innymi ludźmi na słabość i nie może powiedzieć o swojej słabości nikomu. Ja mówię: potrzebujesz Jezusa, Jemu zawsze będziesz mogła powiedzieć, i potrzebujesz ludzi zaufanych, potrzebujesz Kościoła. Kościoła, który nie krytykuje i nie ocenia, ale ludzi, którzy powiedzą, tak, będą jak plaster dla ciebie. Po prostu cię posłuchają i będą z tobą. Będą ramię w ramię z tobą, będą szli dalej. Czy nie tęsknimy za takimi relacjami? Myślę, że wszyscy potrzebujemy takich relacji, bliskości, nie powierzchownie. Większość z nas ma wielu kolegów, znajomych, kumpli z pracy, którzy przewijają się przez nasze życie. Jeśli będziemy świadomie budować relacje, mamy też szansę na to, by zyskać kilku bliskich przyjaciół, którzy będą się dla nas stawać coraz ważniejsi w miarę upływu czasu. Zobaczcie, że to jest proces. Tego się nie da rady zrobić na skróty. Ja nie lubię, jak ktoś, kto mnie nie zna, podchodzi do mnie i mnie klepie po plecach i mówi do mnie: cześć Jareczku. Generalnie to jest jakieś takie, wiecie, to jest dziwne. Ja pamiętam w ośrodku taką sytuację, pastor Marek opowiadał, mieliśmy takiego pacjenta, który przyjechał. Wiecie, pastor Marek dla mnie do dzisiaj, to jest mąż Boży, to jest człowiek, który jest namaszczony, ewangelista. Ja zawsze jak patrzyłem, jak on głosił, czy do 10 osób, do 20, do 50, czy w Nigerii do kilku tysięcy, to tak samo robił to charyzmatycznie i tak samo pluł. Jak siedziałeś w pierwszym rzędzie, to wiedziałeś, że on to robi z pasją. Ja to kochałem, bo mówię, dla niego nieważne jest. On do nas nieraz w grupie, w ośrodku do 20 pacjentów głosił, a chyba widział tłumy tam. A tu siedziało kilku ludzi. I pamiętam, ktoś przyjechał do ośrodka i to jest tak, jak ktoś skraca dystans i nie ma wyczucia. I pamiętam, podszedł do pastora Marka i klepnął go tak w plecy. Jak tam, Mareczku? Mnie tak zmroziło. I mówi: pierwszy dzień w ośrodku, mówi, jak się przyglądam, co tu robicie, i powiedziałbym ci, co tu zmienić od razu. Kocham takich pomysłowych dobromirów. Ludzi, którzy wchodzą i od razu wszystko wiedzą, co zmienić. Nie? A więc budujemy te relacje
intencjonalnie, ale to też wymaga czasu. Oprócz naszych rodzin, to właśnie ci ludzie będą VIP-ami naszego osobistego życia. Miej takie osoby, uczyń je VIP-em, to, co dzisiaj zrobiliście, myślę, nawet ten gest tutaj względem pastora, to było coś bardzo ogólnego, bo to było bardzo fajne, ale ogólne, bo jest w kościele kilkaset osób i pastor dostaje prezent, ale jestem przekonany, że za tym stoi kilka osób tylko, które pomyślały o tym i pamiętały datę. Zgadza się? To nie jest tak, że cały kościół pamiętał, bo ludzie byli zaskoczeni. Pastor był zaskoczony, chyba zapomniał, że 50 kończy. Ale to zawsze jest, bo ktoś dla ciebie jest ważny. Ja kiedy patrzę na kościół, widzę, kto za kim siedzi, kto jest blisko liderów, to dużo mówi. Wiecie? Naprawdę to dużo mówi. Nie? My dbamy o to, żeby w kościele u nas na przykład liderzy nie siadali z tyłu, ale aby byli z przodu. Walczymy z tym. Jesteś liderem, siądź z przodu, bądź za swoim liderem, bądź za pastorem. Kiedy on coś mówi, powiedz amen, wesprzyj go. To jest naprawdę coś dobrego, to jest kultura królestwa, kiedy się wspieramy, kiedy nawet kiwacie mi głową. Dla mnie to jest feedback, dla mnie to jest odpowiedź, dobrze godasz. Jak ktoś tak mówi, ale kończ, tak? Jak ktoś się podnosi, ale już powoli zmierzaj do brzegu. Ale te wszystkie rzeczy są tak istotne. Uczyńmy ludzi blisko nas, ludzi, którzy nas pociągają. Ja w kilku osobach w swoim życiu zobaczyłem coś, usłyszałem nawet, myślę, dźwięk, który był inny. Może nawet dzisiaj, kiedy mnie słuchacie tutaj, to być może macie takie spostrzeżenie, że trochę inaczej brzmię niż normalnie. Tak, pastor z kościoła, który wersety tylko czyta i tak dalej. Ale to jest coś, bo mnie zafascynowała jedna rzecz. Kiedy spotkałem pewną osobę i on powiedział mi, że głosi 30 lat kazania, średnio kilka tygodniowo, to a więc wygłosił tysiące kazań. I od jakiegoś czasu zaczął budować kazania i zaczął mówić tak, żeby być zrozumiałym dla ludzi. Wiecie, bo ja mogę przeczytać werset, na który wszyscy powiemy amen. I co? Czy tu chodzi o to, żebym ja przeczytał coś, na co ty powiesz amen, czy chodzi o to, żeby dotarła do ciebie jakaś prawda, którą ty będziesz mógł zastosować w życiu? Ja w niektórych wersetach jestem tak osłuchany, że jak ktoś mówi, automatycznie mówię amen, a zupełnie nie wiem, o co chodzi. Jak ktoś tylko zacznie, albowiem tak, amen. A kiedy modliłem się nad tym wersetem i kiedy myślałem, i kiedy płakałem, kiedy docierała do mnie jego miłość, że on mnie tak bardzo kocha, wiecie, to jest głębia. A więc powiedzieć tak, żeby to było zrozumiałe, a co więcej jeszcze, myślę, że to jest wyzwanie dla nas, dla Kościoła. Ten pastor mi powiedział, że przyszedł do niego ktoś do Kościoła pierwszy raz i podszedł do niego po nabożeństwie i powiedział, pastorze, pierwszy raz jestem w Kościele i coś zrozumiałem. To jest wyzwanie dla Kościoła dzisiaj. To jest wyzwanie. W Naczelnej Radzie Kościoła nasz biskup Marek Kamiński powtarza, Kościół musi być zrozumiały dla współczesnych czasów. To jest wyzwanie. Miałeś dzisiaj inne tłumaczenie Biblii, tak? Niż Brytyjka. Dla mnie to jest niesamowite, to jest przebudzeniowe, bo większość ludzi się przyzwyczaiło do jednego tłumaczenia, a sam się przyzwyczaiłem i nie mogę czytać innych. Ale żeby zrozumieć, to nieraz trzeba przeczytać inaczej, w inny sposób. W niektórych kościołach byłoby to niemożliwe, żeby przeczytać inne tłumaczenie Biblii. Czy? No jak to? My mamy to jedno uświęcone i teraz wszyscy wiedzą, że z tego to jest porządek i tak dalej, i tak dalej. A tu jest nagle inne. Amen. Szukajmy. Kiedy rozważamy słowo, porównujmy trzy różne tłumaczenia. I po angielsku jeszcze, i grekę, i jeszcze coś tam. I popatrz na wszystko. I wtedy zobaczysz głębiej. Wtedy zobaczysz głębiej. A wizją Kościoła jest to, aby Kościół był zrozumiały. Aby Kościół niekoniecznie był nowoczesny. Słuchajcie mnie wyraźnie, ale aby był współczesny. Aby był do dzisiejszych czasów dostosowany i zrozumiały już nie dla mnie, a choć też, nie dla ciebie, choć też, ale dla nich, dla was.
Jakim językiem Kościół będzie mówił? Czy to będzie zachęcające? Czy to będzie zachęcające, kiedy powiesz, wow, ale fajnie być chrześcijaninem? Ja miałem niedawno taką sytuację w kościele i byłem zdruzgotany tym. Byłem troszeczkę tak załamany, jak sobie pomyślałem o tym. Chłopak, który był w kościele u nas 15 lat, pojechaliśmy na jedną konferencję i usłyszał, to była konferencja, która dotykała też kwestii finansów. W naszym chrześcijańskim życiu, siania, w naszym życiu inwestowania i tak dalej. I on do mnie podszedł po tej konferencji z płaczem prawie i mówi, pastorze, dziękuję ci, że mogłem tu być. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, wiesz co, cieszę się, że będę mógł mieć dom, bo do tej pory myślałem, że jako chrześcijanin nie mogę. Taki dylemat młodego człowieka, człowieka, który ma 28 lat. On się nawrócił mając naście lat i słysząc Ewangelię, wiecie co usłyszał? Że to jest zbytek, jeśli masz dom, że masz coś dla siebie i to jest grzech i nie wolno. Większość na sali to grzesznicy pewnie. Tak, bo mają dom. Chyba w waszym rejonie tutaj taka teologia nie chodzi, tak? Bo wiem, że niektórzy z was macie domy, wybudowaliście, zarobiliście na nie uczciwą pracą. Co w tym złego? Zgadza się? Ale ten młody człowiek, kiedy z żoną, ona bała się marzyć o tym, że będzie miała kuchnię swoją. No bo myśleli, że w ten sposób grzeszą. Zobaczcie, co można usłyszeć z Ewangelii. Ja myślę, że Bóg nie ma problemu z tym, co my mamy. Zgodzicie się z tym? Ale jest zawsze problem z tym, co ma nas. Tak? Bo ty możesz mieć dom i możesz mieć wolne serce, a możesz mieć mieszkanie i możesz mieć zniewolone serce tym, co masz. To nigdy nie jest kwestia ilości i wielkości, tylko jest zawsze kwestia serca. Tego, czy to cię nie chwyciło, czy to cię nie pochłonęło, czy to nie stało się twoim Bogiem. Samochód może się stać Bogiem. Faceci o tym wiedzą. Panie, wszystko tobie oddaję, całe życie tobie poddałem. Oprócz tego, co tam stoi w garażu. A to moje jest i nie rusz, tak? I tak może być. Zgodzicie się? Zgodzicie się z tym? A więc budujmy relacje. Budujmy relacje. Ja myślę sobie tak. Ta najważniejsza relacja z Bogiem, o której mówiliśmy, fundamentalna. A więc nawyk, moje życie codzienne z Jezusem. Melduj się codziennie, a doświadczysz audiencji. To jest codziennie jestem przed Bogiem i czekam na moment, kiedy się z Nim spotkam. To znaczy, że spotykam się z Nim codziennie, ale bywają takie momenty, że wiem, że On jest. I nie tylko wiem, ale doświadczam nawet. Bo generalnie nie codziennie tak jest, że kiedy się modlę, to wiem, że Pan jest. Ale są takie momenty, że czytasz słowo, dociera do ciebie słowo i wtedy to jest dokładnie. A więc budujemy te nawyki, codzienne życie z Jezusem i relacje. Relacje. Intencjonalnie budowanie głębokich relacji, wybranie ludzi w swoim życiu. Wybierz ludzi, którym będziesz pomagał, których będziesz wspierał, ale wybierz ludzi, którzy będą cię ciągnąć w górę i kiedy będzie z tobą coś nie tak, jak w tej pieśni, którą Mirek śpiewaliście, powiedzą ci prawdę. Powiedzą ci prawdę w miłości, bo łaska i prawda zawsze idą razem w parze. I miłość też jest podawana, prawda jest zawsze podawana w miłości.